Natalia, wiesz, że ty zaprzeczasz tej teorii, że kiedy kobieta jest w ciąży i spodziewa się dziewczynki, to ona zabiera urodę. Ty wyglądasz naprawdę świetnie. Jak kiedy, wiesz? Nie, naprawdę bym z tym nie przesadzała. Bardzo dziękuję za... Nie, mówię ci poważnie, są momenty, no, w ostatnim odcinku już moja menadżerka ma dosyć mojego słuchania, jak ja się zobaczyłam, bo pewne rzeczy gdzieś tam nie zagrały chyba stylizacyjnie, jak powinny. Jak ja się zobaczyłam, to też jest trudne do ogrania, bo wy siadacie w tym fotelu, zapadacie się, jesteście zasłonięci dotąd, stylizacji dokładnie. Nie widać. To przez to właśnie. Widać fryzurę, a na przykład fryzura była dopasowana do stroju, którego nie do końca było widać, bo wiem, o czym mówisz, o tej stylizacji. Nie, ale to nieważne wszystko. Ogólnie, wiesz, cieszę się, że w ogóle dobrnęłam do tego etapu. Cieszę się, jak ci finaliści, że dojechałam do tego etapu. Ale czy tak samo... Moim zdaniem wyglądasz bardzo dobrze. Czy w takim razie tak samo się czujesz? Też zazwyczaj się czuję dobrze, ale wiesz, no nie oszukujmy się, no to już jest tak zaawansowany moment, etap ciąży, że no bardzo różnie może być, ale jest coś takiego w tym, że cały czas mam wrażenie, że jakiś taki rodzaj adrenaliny i po prostu, wiesz, wysokich obrotów powoduje, że człowiek mobilizuje się i zupełnie inaczej się czuje, bo jak tylko mam taki dzień albo drugi w domu wolniejszy, to wszystko mnie zaczyna dolegać. To też jest tak, jak że kobiety mają taką przypadłość, wiecie, cechę bardzo dobrą, że kiedy się dużo bardzo dzieje, to one się najlepiej potrafią zorganizować i sobie najlepiej radzą. No, w ogóle kobiety sobie potrafią dobrze radzić, jak mają taką właściwość rzeczywiście, że jak trzeba, to wezmą w garść wszystko i dadzą sobie radę. Być może dzięki, właśnie dlatego natura tak spowodowała, że to właśnie my dajemy to życie bezpośrednio, przez nas ono przechodzi i to jest jakaś cecha rzeczywiście naszego organizmu. Może potrafimy znieść więcej. A propos tych wielkich, wysokich obrotów, my rozmawialiśmy w marcu tego roku, kiedy obchodziłaś hucznie swoje 40. urodziny i wtedy mówiłaś, że zauważyłaś, że po 40 to życie zawodowe i prywatne, jak się okazuje teraz też, nabrało bardzo wysokiego, wielkich obrotów właśnie. To prawda. Dużo muzycznie się zaczęło dziać właśnie, to jest fajne. Kończysz album, z tego co wiem, czy już nawet skończony prawie. No nie, jest, powiedzmy, że jestem w trakcie pracy cały czas, jeszcze nie jest skończony, ponieważ no, program troszeczkę czasu też zabrał, ale wszystkie te plany muzyczne, o których mówisz, rzeczywiście one się nałożyły na siebie, a, że tak powiem, moje sprawy osobiste do tego doszły jako bonus. I zrobiło się gęściej. Pewne rzeczy muszą troszeczkę poczekać. Właśnie płyta dopiero w przyszłym roku się ukaże w maju. Ale co, to jest chyba jeden z najbardziej intensywnych roków w twoim ostatnim zawodowym życiu na pewno, prawda? Zdecydowanie. Nie wiem, do czego mogę to porównać. No, taki mój najbardziej w moim życiu zawodowym intensywny rok i taki też z sukcesami to był rok 97. Kiedy wyszła płyta Puls i wtedy też wszystko było na wysokich obrotach. No ale gdzie tam? No, ja miałam wtedy 21 lat, przepraszam, 20, która jestem, a nie, 21, więc mogłam wszystko znieść. Siły też tam większe, tak. A teraz mam jeszcze więcej. A teraz właśnie, policzyłem na tej stronie internetowej twojej ostatnie koncerty, które zostały ogłoszone na ostatnie te 3 miesiące, także i tego roku, ale też ostatnie miesiące ciąży. 18 koncertów. Bardzo dużo, do tego program, do właśnie, tego komponowanie piosenek własnych. Możesz porozmawiać z moją menadżerką. Do tego jeszcze bierzemy ją tutaj na obszan. Nie, bardzo się cieszę. Super, jak się dzieje, prawda? Ja kocham to, co robię. No i jeszcze komponowanie utworów w ostatnim tygodniu dla twojej finalistki. To jest bardzo dużo. Jak ty dałaś radę? Powiem ci, że jest jeszcze trochę rzeczy, o których nawet nie wiesz, bo właśnie teraz nagrałam, nie wiem, chyba już mogę powiedzieć, to nagrałam, oprócz tego, że nagrałam piosenkę do filmu Disneya, zresztą 2 utwory i to też propozycja tak przeszła nagle. Teledysk. Teraz w zeszłym tygodniu nagrywałam też piosenkę do filmu Święta Muminków z Orkiestrą Symfoniczną. Piękna kompozycja, taka baśniowa. Czyli troszeczkę też piosenki, których Laura będzie mogła słuchać. Właśnie, wiesz, ja tak nie wiedziałam, pierwsza mam już, no nie dam rady, muszę odrzucić tę propozycję. Tak, ale później pomyślałam, że to będzie taki fajna pamiątka, że urodzi się moja córeczka i właśnie mama będzie mogła zaśpiewać jej też bajkę do filmu, zresztą Muminki są urocze, więc trudno mi było z tego zrezygnować. Nagrałam też utwór świąteczny z zespołem TGD, też w duecie z innymi artystami, między innymi z Kubą Badachem, akurat my mamy zwrotki wymienne. Jest Michael Jackson symfonicznie, płyta, która cały czas rzeczywiście staramy się koncerty akustyczne, elektroniczne, tak, silent electro było, ale to już na spokojnie. Ostatni mój koncert taki solowy to jest koncert z Atom String Quartet właśnie w Teatrze Syrena i to jest, też bałam się tego momentu, nie wiedziałam, czy dam radę zaśpiewać, bo jednak no, jest troszeczkę krótszy oddech i inaczej organizm. Trzeba próby zrobić, więc naprawdę codziennie są zajęcia. No wczoraj wrzuciłam w nocy o drugiej z Krakowa, z koncertu właśnie Michael Jackson symfonicznie. Wytrzęsło nami. Nie wiem, naprawdę cieszę się. Ja po prostu tylko mogę tyle powiedzieć, że cieszę się, że daję radę i jednak... To może ten mały szkap ci pomaga trochę, co? Być może. Może po prostu w tym cały jest ambaraz, że jesteśmy obydwie silniejsze. A jak dbasz o siebie w tym napiętym okresie teraz? Nie umiem, nie dbam. Snu pewnie, co? Żeby się wysypiać, to wszyscy... Wiesz, jak ja ostatni tydzień kompletnie nie mogłam się wysypiać, bo tak przeżywałam tutaj te finały i wszystko. I to nie siebie przeżywam, nie siebie, tylko właśnie ludzi, których wzięłam pod skrzydła, czyli moich finalistów. I przeżywałam te występy, te dobory, te komentarze, chociaż bez sensu, bo przecież wiadomo, że zawsze kanalizacyjnie nie ma, zawsze coś się dzieje, zawsze jest coś takiego, że dzieją się różne, są dwa światy, prawda? I niepotrzebnie weryfikowałam przez siebie, filtrowałam te różne rzeczy, bo to mi tylko właśnie utrudniało sen. A jak to mówi mój znajomy, mniej wiesz, lepiej śpisz. Dokładnie. Więc powinnam rzeczywiście się bardziej wyluzować. Więc nie wysypiam się. Z odżywianiem też jest tak, bym powiedziała, średnio. No nic dobrego nie mogę ci powiedzieć, ale patrz, jestem.